Witam Bogusz Kasowski, surowcowe Info w czwartek, 24 maja. Dzisiejszy program zaczynam od zaproszenia, ponieważ w dniu jutrzejszym, 25 maja, w Krakowie zaczynają się inwestkawsy. Expo Investkaws 2022, czyli największa impreza tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. To nie jest tylko kwestia Polski, to jest kwestia ogólnie całego regionu. Na tej imprezie, słuchajcie, no. Wiele już było mówionych, wiele było pisanych. Na pewno już widzieliście jakieś materiały z tym związane, chociażby mój wczorajszy wpis na blogu. Ale 50 prelegentów, setka film, masa wykładów, debat plus rozmowy kuluarowe. To wszystko w ciągu dwóch dni, w piątek, w sobotę, 25-26 marca w Krakowie. Na co Was wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Też tam będę, też tam się wybieram i myślę, że będziemy mogli zobaczyć. Bardzo ciekawe wykłady usłyszeć bardzo ciekawe tematy, yy, spojrzenia na najróżniejsze elementy, nie tylko związane z Trickste z inwestowaniem, ale również na rozwój polskich firm, czy też film obecnych na terenie Polski. Oczywiście wszystko będzie przeciągnięte wojną na Ukrainie, bo tego tematu nie da się uniknąć. W tym temacie będziemy rozmawiać na pewno na debacie surowcowej, na którą Was najserdeczniej zapraszam. W piątek o 19.30 w Centrum Kongresowym IC w Krakowie, gdzie naprawdę w dobojowym towarzystwie będziemy omawiać aktualną sytuację i przyszłe sytuacje na rynkach globalnych, jeżeli chodzi o rynki surowcowe, a to dotyka nas wszystkich. Widzimy to przecież oczywiście po cenach paliw na stacjach, które nam skoczyły w górę i jakoś specjalnie nie chcą zejść, pomimo. Pomimo oczywiście pewnych zmian na cenach rynkowych, oczywiście tutaj ciężko jest nie oceniać w tym momencie polityki Orlenu i polityki poszczególnych stacji. Ale myślę, że tutaj najlepszym wynikiem tego będzie oczywiście wyniki kwartalne spółki Orlen, o czym już zresztą mówiłem podczas programów, gdzie pozwoli to pokazać czy też zobaczyć, jak bardzo ile zarobił na Polakach, Orlen na tych zwyżkach ceny opy. Niemniej, ja Was zapraszam, słuchajcie na kawsy. Będzie niesamowite wydarzenie, wiem, bo i byłem na poprzednich edycjach, i organizatorzy się nie zmieniły miejsce się nie zmieniło jest tego wszystkiego po prostu więcej i lepiej. Z każdym okiem jest lepiej, zmienia się wszystko na lepsze więc myślę, że warto zwłaszcza, że po pandemii jesteśmy też spragnieni tego ludzkiego kontaktu więc Was bardzo serdecznie zapraszam. Mimo że wiem, że są tutaj inne wydarzenia, które się pojawiają, no jednak weźmy tylko pod uwagę, że są one robione specjalnie, żeby zbojkotować kawsy, na których wcześniej się te, też te organizatorzy bywali i bardzo sobie chwalili, nie mówiąc już o innych aspektach, które mogłem przytoczyć, ale nie temu czas. Tak czy inaczej, Kraków, 25-26 marzec, piątek-sobota, dwa niesamowite dni niesamowitej imprezy inwestycyjnej, więc Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, bo naprawdę warto się wybrać. Dzięki wielkie. Z góry oczywiście e, mówię, że postaram się poniedziałkowy program zrealizować w całości, no w sposób normalny, a my już oczywiście przechodzimy do normalnego programu, do normalnych wykresów, więc popatrzmy, co się dzieje na rękach w ten czwartek, w miesiąc po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę. Skoro we wstępie wspomniałem o rynku ropy naftowej, to myślę, że powinniśmy od tego tematu właśnie zacząć, ponieważ no, rynek kopy naftowej nam w ostatnich dniach oczywiście powycił ponad 120 dolarów za bałkę i ten wczorajszy wzrost nie jest w żaden sposób zaskakujący. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Niestety, ale doszło do sytuacji, w której, w której doszło do uszkodzenia ociągów z Morza Czarnego, gdzie ma miejsce rosyjski i kazachski eksport ropy naftowej ze względu na sztormy, na pogodę. Te uszkodzenia doprowadziły do sytuacji, w której podaż ropy naftowej na świecie może spaść o kolejny milion bałek. Już tutaj mówimy oczywiście o podaży, która nam spadła ze względu na Rosyjski, ograniczenia w rosyjskim eksporcie wywołane przez samosankcjonowanie się spółek handlowych, spółek kupujących ropę naftową od Rosji. I tutaj mieliśmy już oczywiście ograniczenia podaży. Teraz doszło do automatycznego, niezależnego ograniczenia podaży ze względu właśnie na sytuację. Więc tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo tych czynników prowzrostowych, więc niestety, ale jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że nie spadną te ceny nam w najbliższym czasie. Wczorajsze, dzisiejsze ceny, no, tak jak mówiłem, o tym, czy Olen, ile Olen na nas zarobił, to się przekonamy. Oczywiście, w kwestii w najbliższej przyszłości, bo już po pierwszym kwartale tego roku. Za to Vitol prognozuje, że popyt na ropę w tym roku przewyższy poziom sprzed pandemii, w efekcie czego oczywiście będziemy mieli e, też kwestie związane z tym, że nasza podaż jest e, niższa niż przed pandemią, a jednocześnie mamy do czynienia z tymi ograniczeniami podaży związane z samosankcjonowaniem się, a także czy teraz chociażby właśnie z tym e, sztormem. Więc tutaj mamy... Mm, kwestie związane właśnie z tym. Mieliśmy w poniedziałek krótkie wstrzymanie prac w Norwegii, więc tutaj bardzo symboliczne ograniczenie produkcji też było ze względu na trzęsienie ziemi, które miało magnitudę 4,6. Wstrzymało pracę na wydobywczej platformie Snor B, oczywiście należącej do Equinora, więc tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, że jest to Equinor. Z kolei Indian Oil Corporation nie przejmując się sankcjami, żadnymi ani innymi elementami ograniczeń moralności i tak dalej, zakupiła 3 miliony bajek rosyjskiego uralu w środę, a także 2 miliony baryk ropy z Afryki na załadunek w miesiącu maju. I powiem szczerze, że nie powinno to oczywiście nikogo zaskakiwać, bo ropa typu ural, ropa rosyjska jest sprzedawana z bardzo dużymi rabatami względem cen rynkowych, więc pod tym względem akurat no niestety, niestety nie ma co ukrywać, dochodzi do po prostu patrzenia w Excela, co się nam opłaca. Dla Indii, przypomnijmy, wojna w Europie jest tak samo egzotyczna jak dla Polski wojna w Jemenie. Więc dla nich to jest po prostu kolejny jakiś tutaj konflikt lokalny, oni po prostu chcą robić interesy i ja się tam specjalnie nie dziwię. Myślę, że też Polska do, dojdzie do tego, tym bardziej, że oczywiście Orlen też już ma na swoim koncie kupowanie rosyjskiej ropy już po. Rozpoczęciu konfliktu e, zbrojnego na Ukrainie. Tak więc tutaj to bez problemów e, widać. Rosyjska, przepraszam, rosyjska ropa naftowa w strategicznych rezerwach Stanów Zjednoczonych spadła do 571 milionów barłek z haczykiem, co jest najniższym wynikiem od maja 2002 roku, co pokazuje, że ten proces uzupełniania, czy też stabilizowania cen ropy na rynkach poprzez wypuszczanie ropy z, z rezerw strategicznych w Stanach Zjednoczonych niespecjalnie się sprawdza, doprowadziło jedynie do bardzo trudnej sytuacji. W same komercyjne zapasy spadły do 413 milionów, to jest 2,5 milionowy spadek. Był prognozowany symboliczny wzrost o 110 tysięcy barewek, więc tutaj różnica jest, bym powiedział, dość niewielka. Natomiast jest ona, więc nie da się tutaj ukryć, że mamy do czynienia z sytuacją, w której ta, um, ta ropa naftowa w Stanach Zjednoczonych też ma prawo być powzrostowo, pomimo, że oczywiście oni nie są jakoś specjalnie dotknięci przez rynek amerykański. Wydobycie ropy naftowej w Stanach w, tym, w ubiegłym tygodniu bez zmiany 11,6 miliona, wskaźnik wykorzystania Finei za to wzrósł do e, 94,3. Procenta, tak więc tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której e, faktycznie mamy duże zapotrzebowanie, bo jednak bardzo mocno te zapasy nam rosną. Tutaj perspektywa dla rynku ropy jest dalej niestety pewzostowa, bo te czynniki podażowe są bardzo duże, bardzo istotne i no, nie da się ich nie zauważać, że te czynniki podażowe mają nam największy wpływ na te ceny ropy. Niepopytowe, ponieważ popyt nam się specjalnie nie zmienia, a wręcz przeciwnie nam może się troszkę ograniczać, więc tutaj powinno to być stabilizacyjne, ale jednak Chiny aż tak mocno, najwidoczniej nie mają aż takiego wpływu, skoro te ceny nam są w takiej skali, bo znów mówimy tutaj o kilku sesjach. Tak, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i dzisiaj jest szósta sesja, kiedy mieliśmy do czynienia z ponad 20% wzrostem cen. Więc. No jest to dość oczywiste, że raczej tutaj nie ma co liczyć za bardzo na niskie ceny ropy w najbliższej przyszłości. Też już osobiście skłaniam się ku temu, że wojna na Ukrainie potrwa kilka, kilkanaście miesięcy, a być może będą to lata. Więc no biorąc oczywiście pod uwagę skalę, tak? no bo jednak tak naprawdę wojna na Ukrainie trwa od 2014 roku. Bo wojska ukraińskie cały czas walczyły z, z buntowanymi jednostkami w Donbasie, w rejonie Donbasu. Więc no, jest tutaj dość oczywiste, że te sytuacje dalej będą miały znaczenie dla tych właśnie rynków, a będą one mniej determinowane, bo powiem szczerze, im dłużej ta wojna trwa, tym oczywiście to jest. Zimne myślenie, ale taka jest logika i tak działa świat, i tutaj nie ma co się oburzać o to. Po prostu medialnie ten temat będzie no, wyczerpywany w jakimś tam stopniu, ze względu właśnie na to, że e, będzie on trwał długo. Tak więc myślę, że tutaj nie mamy co specjalnie oczekiwać na jakieś bardzo duże zmiany w tym zakresie, ponieważ zwyczajnie zwyczajnie. Mamy do czynienia z sytuacją zdecydowanie prowzosową dla rynków ropy. No chyba, że oczywiście rozleje się gdzieś nam tutaj znowu pandemia koronawirusa i nam mocno ograniczy popyt, no ale jest to bardzo mało prawdopodobne. Dla rynku gazu ziemnego, słuchajcie, nie zrealizował się mój scenariusz, wyszliśmy górą, ale tutaj, no niestety, wiadomo, zmieniły się pewne czynniki. Jeżeli chodzi o gaz amerykański, który no. mamy na wykresie, a tego scenariusz się nie spełni, wynika to z faktu, że pogorszyły się prognozy pogody, ponieważ w Stanach Zjednoczonych produkcja wynosi 93,2 miliarda, to jest wzrost za 76 względem ubiegłego miesiąca, ale za to eksport i popyt w tym tygodniu to 96,4 miliarda, czyli miliard więcej niż prognozowano w piątek, o czym mówiliśmy w poniedziałek. Za to w przyszłym tygodniu zapotrzebujemy wynieść ponad 102,6, a była mowa, że zejdziemy, z, że będziemy poniżej 95, więc tutaj mamy naprawdę bardzo dużą zmianę, bo jednak 7 miliardów stóp sześciennych dziennie to jest duża ilość gazu i to jest przyczyna tego wzrostu cen wraz z połączeniem tego braku, bo jednak po prostu w jakiś sposób zostało to pociągnięte, przy ten brak. Te ograniczenia dostawy gazociągami kaspijskimi. Więc tutaj te elementy nam się nałożyły i sprawiły, że te ceny gazu w Stanach Zjednoczonych nam się wybiły w górą. Tutaj jest na stronie surowcowej info więcej informacji oczywiście i w Europie, i w gazie, i w innych rzeczach. Natomiast dla najważniejszych aspektów trzeba też powiedzieć, że Rosja zaczęła zapowiadać, że zacznie sprzedawać gaz nieprzyjaznym krajom żądając płatności w rublach. Putin powiedział, że Rosja będzie oczywiście nadal dostarczać gaz ziemny zgodnie z ilościami i cenami ustalonymi we wcześniej zawartych kontraktach. Zmiany wpłyną tylko na walutę płatności, która zostanie zmieniona na rosyjskie ruble. Tutaj już część firm europejskich się wypowiedziała, że po prostu nie wyrazi zgody na zmianę waluty kontraktu, bo jest to dość istotna zmiana, na którą obie strony muszą wyrazić zgodę, więc myślę, że. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w najgorszym razie, będzie to oznaczało po prostu odblokowanie SWIFTA dla Rosji, żeby kupować te ruble od rosyjskiego banku centralnego. I tyle. Co prawda no, mówimy tutaj o naprawdę dużych kwotach, bo dzienny obrót rosyjskim gazem w Europie potrafi mieć wartość nawet 880 tysięcy dolarów. Jednak weźmy pod uwagę, że no, jest to gaz dla nas niezbędny. No, już dzisiaj też spotkałem się z opinią na grupie NVT surowce, że możemy zastąpić gaz, że jest możliwość zastąpienia gazu. No nie. Fizycznie świat nie wydobywa takich ilości gazu, żeby zastąpić rosyjski gaz ziemny w Europie. Nie ma fizycznie takiej ilości gazu na świecie, żeby to zrobić, nie mówiąc już o problemach z dostawami. Jesteśmy w stanie oczywiście zwiększyć pewien zakres dostaw, w Europie, natomiast weźmy pod uwagę, że nie będzie to miało aż tak dużego wpływu, ponieważ no już teraz wykorzystujemy w niektórych miejscach ponad 70% możliwości egazyfikacyjnych. Z kolei, w tych miejscach, gdzie te możliwości egazyfikacyjne są jeszcze są wolne, moce przerobowe, to niestety, ale mamy do czynienia z sytuacją, w której są to miejsca znacznie trudniej dostępne, bo mówimy tutaj o na przykład terminalach na Morzu Bałtyckim, do których po prostu fizycznie się płynie dłużej. I druga rzecz, nie mają one sumarycznie tak wielkiej przepustowości, żeby uczynić wielką zmianę na rynku europejskim. Podobnie gaz z Norwegii nie jest w stanie nam dostarczyć znaczy Norwegia nie jest w stanie nam dostarczyć takiej ilości gazu, żeby uczynić zmianę. Oni w tym roku są w stanie zwiększyć swój udział w europejskim miksie importowym, w unijnym miksie importowym. O około 1%. Słuchajcie, oni mieli 25, będą mieli około 26. Ja już o tym mówiłem w jednym z odcinków, ale po prostu widać to wymaga powtórzenia. Oni zapowiadamy już też, że zrobią wszystko co mogą i zwiększą o 1% swój udział. Tak więc to pokazuje, jak dużym problemem jest zastąpienie rosyjskiego gazu i możemy się oczywiście kłócić, że jest to możliwe, możemy mówić, że jest to konieczne i tak dalej, tak dalej. Natomiast kwestia jest bardzo prosta. My zapłacimy więcej za te sankcje. Rosja jest dla zwykłych Rosjan, jest odrobinę biedniej. Oni i tak są biedni, oni i tak musieli sobie radzić, w sposób bym powiedział. Cały czas oparty o kombinatorstwo, coś co my oczywiście Polacy znamy bardzo dobrze. Jednocześnie to my zapłacimy za te sankcje. Te sankcje, one nie dotykają aż tak tych oligarchów i tak dalej. Tu oczywiście pojawiają się wpisy, że to a córka Putina, a córka jakiegoś oligarchy i tak dalej. Powiem szczerze, dzieci nigdy nie powinny odpowiadać za winę swoich rodziców, tak, bo jestem za tym, żeby karać winnych, a nie karać grupowo, tak jak to robią niestety reżimy, bo Robią w ten sposób dyktatury, rzekają całe rodziny, które nie mają czasem nic wspólnego totalnie z daną sytuacją. Robią tak całe tutaj, no, no jak widać, również bez sądu, bez wyroku, bez możliwości obrony robi tak Unia Europejska, Stany Zjednoczone od lat wobec najróżniejszych regionów, krajów i tak dalej. No i oczywiście mówimy też tutaj o bardzo naszym lo lokalnym przykładzie, kiedy... Uznano, że każdy pracujący w PL-u na rzecz konkretnych jednostek państwowych jest winny przestępstwom tych jednostek pracujących w tych częściach administracji państwowej i został kajany na przykład obniżką emerytury. Niezależnie od rzeczywistych win, więc osoba z, przepracowująca bardzo dobrze swoje życie i tak dalej. no Takie mamy czasy, taki mamy klimat, i. Niestety świat się musi zacząć do tego przyzwyczaić, bo to się raczej niestety nie zmieni. Idąc dalej oczywiście tropem rynków. Na rynku złota słuchajcie, wciąż mamy inside buy, więc tutaj jest ta sytuacja, bym powiedział mocno rozwojowa. Tutaj się nic nie dzieje. Tutaj jest oczekiwanie po prostu nadal na jakieś zmiany na tym rynku i powiem szczerze, że jeszcze długo może ich nie być. Ale ten Inside Bar, powiem szczerze, jak ja bym bardzo chciał, żeby on się utrzymał do poniedziałku. Ponieważ no dzisiaj, czy jutro, ja bym nie chciał tego rozgrywać. Znaczy jutro w ogóle na 100% nie będę rozgrywał niczego na rynku. Dzisiaj, dzisiaj nie chcę tego rozgrywać, bo też mam swoje zajęcia inne i tak naprawdę niewiele rzeczy mnie interesuje dzisiaj na rynku. Tak więc słuchajcie, no tutaj ja bym chciał, żeby ten Inside Bar się utrzymał. Wygląda na, to, na chwilę obecną tak, jakbyśmy mieli z niego wychodzić głujące. co jest oczywiście logiczne i fundamentalne, jednak myślę, że jakby się utrzymał do poniedziałku, to dopiero w poniedziałek będziemy jakieś decyzje podejmować. Generalnie, co do zasady, no, jest to bardzo ciekawa sytuacja tutaj i jestem bardzo ciekaw, co na tym złocie się nam wydarzy. Mamy tę presję inflacyjną, mamy oczywiście jastrzębitą Fedu, to są dwa czynniki, które się nam teoretycznie równoważą, no i pozostaje tak zwana wielka, niewiadoma w postaci wojny, tego co się wydarzy. Oczywiście w przypadku użycia broni biologicznej, chemicznej przez Rosję mamy szansę na jakieś zwyżki. Natomiast jak widać przyznanie się przez Rosję do użycia broni hipersonicznej nie spowodowało nam tutaj jakichś dużych perturbacji na rynku złota, tak więc nie ma tu aż tak dużej bym powiedział tragedii pod tym właśnie względem. Stąd na złocie. Ciężko jest powiedzieć, co może się wydarzyć. Dlatego my sobie oczywiście przejdziemy w tym momencie na rynki żywnościowe. Na rynki żywnościowe, gdzie ceny pszenicy nam się zatrzymały. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że jest parę takich, no, mało przyjemnych informacji. Dlatego wspomnijmy, że Światowy Program Żywnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli w skrócie WFP, poinformuje, że stoi w obliczu niedoboru środków w wysokości 9 miliardów przed rosyjską inwazją. 44 miliony ludzi w 38 krajach znajdowało się na krawędzi głodu. A po inwazji jest tego więcej i będzie jeszcze więcej. Niestety, te informacje na, dotyczące wszystkich rynków całego świata są tak naprawdę tak złe, że tutaj aż ciężko jest wybrać o czym generalnie mówić. Ministerstwo rol, Rolnictwa na Ukrainie powiedział, że obszar zasiewów może w tym roku w kraju się zmniejszyć o ponad połowę, do około 7 milionów hektarów, do 15 milionów hektarów. I to mimo, że tak naprawdę większość areału y, uprawnego Ukrainy jest dostępna teoretycznie, to jednak bierzmy pod uwagę to, o czym mało kto mówi, że fizycznie brakuje rolników. To nie jest tylko kwestia sprzętu, braku nawozów, braku nasion, braku paliwa, to jest również kwestia niestety fizycznego braku rolników, młodych mężczyzn, którzy po prostu walczą z najeźdźcą. W Canada Pacific Airways pracę wznowiło na skutek arbitrażu i będzie funkcjonować tutaj, dostarczając no, głównie zboża do portów eksportowych z Kanady, więc tutaj udało się dość szybko dogadać po dwóch dniach zaledwie stajku, więc nie jest źle, jeżeli chodzi o ten aspekt, bym powiedział, aspekt em, rynkowy tych problemów na kolei kanadyjskiej. Więc to jest bardzo pozytywny czynnik, jeżeli chodzi o ten rynek, zwłaszcza też pszenicy. Natomiast, że nie będzie tutaj problemów. Em, Jeden z szefów działów naukowego w Hydomety Center przedstawił informację, że prognoza zbiorwozimych zbóż w Rosji jest bardzo dobra. Pytanie będzie jak z kupowaniem tego towaru, Chociaż obawiam się, że po prostu fizyczne braki dostaw sprawią, że po prostu ludzie będą kupować pszenicę rosyjską, bo też nie mają wyjścia. Pod tym względem, więc tutaj. No nie liczyłbym na jakieś zmiany pod tym właśnie względem. W, za to zboża te, w tym roku w 2022 w Rosji mają wzrosnąć zbiory wszystkich zbóż nie tylko pszenicy oczywiście, wszystkich zbóż do 123 milionów ton to jest prawie 1,5% więcej niż w ubiegłym roku, więc no pod tym względem oczywiście Rosja już będzie wiadomo samowystarczalna całkowicie natomiast e, pod względem zbóż wykorzystywanych lokalnie, natomiast pytanie jest, czy świat jest w stanie sobie poradzić bez rosyjskiego eksportu to jest bardzo trudne pytanie e, Obawiam się, że odpowiedź na rok 2022 jest negatywna ze względu na czynniki również związane z suszą w Kanadzie, gdzie tutaj kanadyjscy rolnicy mogą stanąć w obliczu kolejnej suszy. Nie ma gleba nie ma dostatecznej wilgotności. Więc tutaj oczywiście są sytuacje związane z kwestią zasiewów ozimych, natomiast przede wszystkim problem jest to co do wilgotności na ten sezon letni. Może to dotknąć upraw pszenicy, może to dotknąć również upraw rzepaku, ponieważ, no, co prawda rzepak jest to rośliną, która dobrze znosi suszę, to jednak wymaga bardzo dużego, silnego nawożenia, a wiadomo, jak jest z nawozami w ostatnim czasie. Tak więc pod tym względem, niestety, ale mamy złe wiadomości również płynące z Kanady, także dla enku pszenicy. I powiem szczerze, że fakt, że utrzymujemy się w okolicach 1100 za bushel. Pokazuje, że rynek ob ma swoje obawy wobec tego rynku, natomiast jest jeszcze daleko od paniki. Ta panika będzie niestety znacznie, znacznie wyżej. I powiem szczerze, nie chciałbym, żeby ta panika nastąpiła, bo to oczywiście oznacza wzrost ceny, również dla nas, konsumentów. Z drugiej strony, no oczywiście rynkowo patrząc, jest bardzo duża szansa, że na przełomie maja i kwietnia 1200 zaburzel. Zobaczymy. Zależy to oczywiście jeszcze od kwestii związanych z dalszymi pogodami informacjami pogodowymi, płynącymi z tych krajów, które mają duże uprawy o zimę, powiem szczerze, że ja jestem bardzo ciekaw, kiedy się pojawią kolejne newsy dotyczące upraw o zimych w Australii, więc tutaj może być to bardzo interesujące i mocno jednoznaczne, jeżeli faktycznie byśmy mieli mieć do czynienia z dużym problemem, to Australia może mieć też bardzo kluczowe znaczenie ale to się przekonamy. Tak więc, tak jak mówię, w dłuższej perspektywie prowzrostowo dla pszenicy na chwilę obecną widać, że też mamy pewną stagnację. Nie jest to może jakiś jasny inside bar, natomiast zwróćcie uwagę, że po prostu jak kształtuje się ten rynek? Ten rynek kształtuje się w stu centach. Oczywiście to są tylko 10% i ja jestem tego świadom, że to jest aż 10%, ale z drugiej strony Tkwimy w tym samym krótkim, wąskim zakresie 10% od. Jak weszliśmy 10 marca, tak tkwimy. W tym zakresie właśnie już tutaj 10 marca do dzisiaj, do 24 marca. Popatrzymy oczywiście na inne rynki. Także. I tu słuchajcie, no kawa nam zaczęła. Wychodzić, wychodzić, wracać do tego przedziału, ale tak jakby się zatrzymała, i powiem szczerze, że nie wiem co, co powiedzieć, bo powinna dalej wzrastać. Tutaj nie ma jakichś może mocnych danych. Co pada, eksportu kawy z Ugandy spadł w lutym o 20% ze względu na suszę, jaka obniżyła plony w niektórych częściach kraju w ostatnim czasie, ale mimo wszystko no ten wzrost jest bardzo mały i powiem szczerze, jest bardzo trudno w tym momencie szukać jakiegoś powodu dla którego ten rynek mógłby nam mógłby nam gdzieś tutaj przyspieszyć te wzrosty też czeka chyba na dalsze informacje jak się będzie kształtowała ta sytuacja, no mamy tutaj bardzo mocne dno uklepane tak na 210 centach co zresztą no gdzieś w tych okolicach mówiłem, że mamy szansę mieć faktycznie to dno uklepane no i nie ma jakichś tutaj bym powiedział przesłanek, jakichś dużych przesłanek, żeby ten rynek nam wzrastał jakoś bardzo mocno, czy nam bardzo mocno spadał, po prostu ukształtował się i na coś czeka. Czeka na dolnym wsparciu, które tutaj mieliśmy już na przełomie roku i mimo, że chcielibyśmy, żeby był prawzostowy, bo wiem, że nie tylko ja mam jakąś pozycję na kawie, to jednak może być z tym bardzo, bardzo ciężko. Więc tutaj niestety to nie są żadne dobre informacje dla nas jako inwestorów. No, niestety, ten rynek zatrzymał się, i może być to oczywiście spowodowane tym, że mam pozycję na rynku. Bo wiadomo, że zawsze tak jest, że kiedy wchodzimy w jakąś pozycję, to ten rynek się zatrzymuje. No, ale mogłoby chociaż być inaczej, nie. Więc tutaj ciężko mi też jest prognozować coś, co będzie dalej na tym rynku. W przypadku cukru też mamy zatrzymanie i tutaj pewną stabilizację. W Indiach prognozy dotyczące produkcji cukru wzrosły do 34 milionów ton. Mieliśmy przed inwazją, czy też na początku inwazji mowę o 31 milionach ton, więc mówimy tutaj o pewnie 10% wzroście w ciągu zaledwie paru tygodni, więc tutaj wciąż ten rynek ma szansę się no w, poruszać w tym zakresie, w którym krwi, że poniżej 18,50 raczej nie zejdziemy. Jakieś zdecydowane wybicia powyżej 1950 też mogą nie mieć miejsca. Co oznacza, że sobie możemy ten zakres oczywiście wyrysować. I w tej sytuacji będziemy tkwić. Oczywiście tutaj jest szansa, że rosnące ceny opy nam jeszcze pociągną trochę ten cukier w górę, ponieważ no ten kwestia etanolu jest dość istotna dla tego rynku. Ale to się możemy przekonać. ING e prognozuje, że oczywiście produkcja tajskiego cukier jest znacznie wyższa niż w ciągu dwóch ostatnich lat. Natomiast nie osiągnęła z szczytu ponad 14 milionów ton, które znamy z sezonu 2018 19 -2019 i 2019-2020. E Tutaj także Brazylia zniosła podatek importowy na etanol i cukier, żeby zwiększyć dostawy i ograniczyć tą inflację paliwową, ale to też nie oznacza, że będzie to zwiększenie podaży, to jest bardziej zwiększenie po stronie popytowej, po stronie Brazylii, więc tutaj nie ma to raczej dużego wpływu. Więc raczej w tym zakresie powinniśmy przez kilka najbliższych sesji jak najbardziej pozostać. Z kolei na rynku kakao zwróćcie uwagę, że też tkwimy tak naprawdę od tego okresu w grudniu, tak od połowy grudnia, w tym przedziale 2480, 2700. No to mieliśmy jedno wybicie, też mieliśmy kilka drobnych naruszeń od dołu, ale generalnie tkwimy w tym zakresie. z Wskaźniki oczywiście pokazują, że powinniśmy iść w górę. Tutaj są te ceny mocno gdzieś tam. Czemu to jest zielone, niefioletowe? Te ceny gdzieś tam nam sugerują właśnie, że powinniśmy wzrastać, tak to wygląda na rynku, natomiast troszkę tutaj opór na 2700 jest bardzo silny i dopiero jego przebicie da nam sygnał do dużych wzrostów. Jeżeli nie, no to raczej będziemy też liczyć się z korektą. Oczywiście międzynarodowa komis organizacja Kakao stwierdziła, że popyt zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie może zostać zmniejszony przez obecny konflikt. Słuchajcie, jak ja czasami czytam poważną organizację, która wydaje raport i zawiera takie oczywistości, jak to, że popyt na czekoladę i produkty czekoladowe się zmniejsza podczas konfliktu zbrojnego, a także na skutek sankcji, które są nakładane czyli mniej firm będzie dostarczać produkty czekoladowe do Rosji. Słuchajcie to się nóż w kieszeni otwiera, że takie agencje potrafią coś takiego wypuścić, bo to jest wniosek, który mogę podać ja. Osoba jednak, jakby na to nie patrzeć, amatorsko zajmująca się rynkami, robiąca to bez żadnego kapitału, czy też dostępu do ultra, hyper, tajnych informacji, czy też informacji niejawnych, czy też bardzo szczegółowych i to są wnioski, do których ja dochodzę, a oni pojrzą to samo w swoich raportach. Tak więc powiem szczerze, że naprawdę to jest mocno szowywujące ze strony tego rodzaju instytucji, że potrafią coś takiego machnąć. Taką oczywistość, no ale niestety, tak jak wspomniałem wcześniej, w takim świecie nam przyszło żyć. Słuchajcie, o metalach przemysłowych jest cała masa, na czym tam jest 10 newsów. Zalecam sobie poczytać. Jeżeli chodzi o surowce inne. Nie mam specjalnie newsów, jeżeli chodzi o surowce rolne. Wiem, że mogę spojrzeć jeszcze na pewno na soję, bo tutaj też się pojawiają kwestie związane z pogodą. Tutaj najbardziej ma szansę zyskiwać Argentyna, ponieważ no, pojawiły się prognozy mówiące o tym, że w środkowej i wschodniowe regiony rolnicze Argentyny mają oczekiwany obfity deszcz z ryzykiem burz, gadu i silnych wiatrów, co dla tej niskopiennej soi nie jest takie mocno szkodliwe. Oczywiście gat jest, ale już tutaj wiaty są mniej szkodliwe niż na przykład dla kukurydzy. Ale tak czy inaczej, widzimy też, że tutaj te ceny też nam poruszają się w bardzo wąskim zakresie. O tym ostatnim czasie, z tymi pewnymi, no dobra, możemy go sobie nawet rozszerzyć, bo tutaj jest około 70 centów. I powiem szczerze, że dotarliśmy do głównej granicy i jesteśmy na granicy bardzo silnego oporu. Jeżeli się jakieś nowe informacje dotyczące tego rynku nie pojawią w najbliższym czasie, a z... musiałoby być to związane, e, ponieważ jest to soja. Czyli mówimy tutaj tak naprawdę o wszystkich informacjach związanych z olejami jadalnymi, o wszystkich informacjach dotyczących pasz: czyli kukurydzy paszowej, soi, mączki sojowej wykorzystywanej w paszach, tych wszystkich elementów, o których zawsze e, mówimy podczas mówienia o paszach, tak. Przecież temat paszowy się nam przewija z soją od tak naprawdę 2018 roku. Kiedy wspominałem o tym podczas specjalistycznej konferencji M1, podając konkretny przykład, jak bardzo afrykański pomysł świń zmniejszył zapotrzebowanie na pasze w Chinach. Niemniej e, jesteśmy przy bardzo wysokim ograniczeniu. Jeżeli ktoś ma długą pozycję soi, zbieraną w lutym bądź w styczniu. To jest to całkiem niezły moment, zwłaszcza przed inwazją, po prostu, to jest to całkiem niezły moment, żeby wyjść z tej transakcji. Jeżeli ktoś tak coś tak długo trzymał, jeżeli nie. To powiem szczerze, tutaj jest bardzo ryzykowne dobierać longi, bo jesteśmy w, tych, w okolicach tego punktu, który jest mocno przełomowy. Ten 1700 jest bardzo silnym oporem. Wyjście powyżej tego poziomu na stałe będzie bardzo trudne i będzie wymagało tak naprawdę potwierdzonych informacji, że wojna się szybko nie skończy, że nie ma szans na zwiększenie eksportu z basenu Morza Czarnego, że będą bardzo kiepskie zbiory wszystkich zbóż na Ukrainie, których co prawda nie ma tam soi dużo. Ale mniej pszenicy, mniej kukurydzy oznacza, że trzeba będzie ją czymś zastąpić. Zwłaszcza w zakresie pasz dla zwierząt. Tak więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy program. Zapraszam Was do zostawienia komentarza, polajkowania materiału, subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie udostępnienia filmu dalej, a także zapraszam Was do, na kawsy do Krakowa. Piątek 25 i sobota 26 marca nawet na jeden dzień warto przyjechać, a na dwa to już w ogóle mega warto przyjechać. Wciąż są miejsca noclegowe w Krakowie dostępne, może troszkę dalej od IC, ale jednak są. Komunikacja w Krakowie śmiga, więc może być naprawdę też bez problemu, żeby dojechać z innych części miasta. Tak więc Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na kawsy. Spotkajmy się tam. Pogadajmy w cztery oczy, pogadajmy w większym gronie może, może gdzieś jakieś grupowe, surowcowe spotkanie przy pizzy w piątek czy w sobotę po południu. Opcji jest całe multum. Zapraszam Was na tą konferencję, zapraszam Was oczywiście na kolejny odcinek programu w poniedziałek. Zapraszam Was do lektury aktualności na stronie surowcowe.info, bo tam jest jeszcze więcej informacji również o surowcach, o których dzisiaj nie wspominaliśmy. Tak więc Warto. Dzięki wielkie, spokojnego weekendu, udanych transakcji. No i do zobaczenia na kawsach. Hej.